Tamtego roku była wyjątkowo mroźna zima. Wiatr dołnił błaganie, sypiąc śnieg w oczy. Słońce z rzadka tylko wychodziło zza chmur. Mimo chłodu na ulicach było bardzo tłoczno i panował okropny zgiełk. Nadchodziły święta Bożego Narodzenia. Targ był tak pełen ludzi, że nie sposób było się przecisnąć. Kobiety w długich sukniach Opatulone w chusty przebierały w rybach i wędlinach. Na kilogramy kupowały bakali, bananów i innych smakołyków. Ludzie uważnie przeglądali najpiękniejsze choinki, a dzieci niecierpliwie wypatrywały stoisk z zabawkami. Wieczorami z kominów buchały wielkie kłęby dymu, a z każdej kuchni dochodziły smakowite zapachy drożdżowych ciast i świeżo pieczonych bułeczek. Wszyscy w tych dniach mieli ręce pełne roboty. Kucharki mieszały w wielkich garnkach, pilnując, aby zupa się nie przypaliła. Patroszyły ryby i gniotły ciasto. Dzieci stroiły choinki i niecierpliwie wyczekiwały prezentów. W dniu wigilii na dębowych stołach kładziono białe, wykrochmalone obrusy, porcelanowe talerze i srebrne sztućce. Kiedy już wszystko było gotowe wszyscy czekali aż pierwsza gwiazdka ukaże się na niebie na każdej twarzy gościł uśmiech każde serce było przepełnione radością tylko jedna mała dziewczynka bosa, ubrana jedynie w starą sukienkę swojej matki chodziła ulicami nie wiedząc gdzie się podziać trzęsła się z zimna, wargi miała blade, a stopy tak zziębnięte, że już nawet ich nie czuła. Jej smutne duże oczy zachodziły łzami, gdy patrzyła na roześmiane dzieci biegające wesoło wokół swoich rodziców. W kieszeni starego fartucha trzymała całe mnóstwo zapałek o żółtych jaskrawych główkach. Chciała je sprzedać i za zarobione pieniądze przenieść do domu w wigilijny wieczór choć pół bochenka chleba. Może pan kupi zapałki? A może łaskawa pani by zechciała? Nie zawracaj mi głowy, dziecko! Nikt nawet na nią nie spojrzał. Robiło się coraz ciemniej, coraz zimniej, a ona nie sprzedała ani jednej zapałki. Szła między straganami i nieśmiało wyciągała swoją siną dłoń, pokazując przechodnią wiązkę zapałek. Ulice powoli pustoszały, zapalały się światła w domach i połyskiwały świeczki na choinkach. Teraz już na pewno nie sprzedam moich zapałek. Rozpoczęła się wigilia, ludzie siadają do stołów. Kto by tam teraz myślał o zapałkach? Zrezygnowana przykucnęła jak myszka w kącie między dwoma domami. Tam przynajmniej tak nie wiało, ale i tak było jej bardzo zimno. Gdybym tak mogła wziąć choć jedną zapałkę, jej ciepło grzałoby mi chociaż palce. Ale w tej samej chwili przypomniała sobie groźne słowa ojca. Jeśli nie sprzedasz wszystkich zapałek, możesz się nawet nie pokazywać w domu. A spróbuj mnie oszukać, ty mała bestio. Dokładnie przeliczę każdy grosz. Nie wolno ci tknąć ani jednej zapałki. Ani jednej zapałki, tak powiedział ojciec. Skuliła się jeszcze bardziej, głowę położyła na kolanach. Chciała zasnąć, ale było jej za zimno. W końcu sięgnęła do kieszeni fartucha, wyjęła jedną zapałkę i potarła nią o mur domu. Och, jak się pięknie iskrzy, jak płomyczek wesoło skacze. Zamknęła oczy i przez chwilę zdawało jej się, że siedzi przed wielkim piecem, grzejąc się przyjemnie. Lecz gdy tylko otworzyła oczy, okazało się, że żadnego pieca nie ma, a ona siedzi w tym samym miejscu, trzymając w dłoniach zwęgloną resztkę zapałki. Zapaliła następną, i znowu zdawało jej się, że zapala tysiące świeczek na najpiękniejszej w świecie choince. Zapałka zgasła, a zamiast świeczek na choince, nad głową dziewczynki migotały setki gwiazd nagle jedna z nich spadła, zakreślając na niebie srebrzysty ślad. Ktoś umarł. Jej zmarła babka, która bardzo kochała swą wnuczkę, mawiała często, że gwiazdka na ziemię pada, żeby duszę ludzką do nieba zabrać. Dziewczynka znowu potarła zapałkę o mur. Tym razem ujrzała przed sobą babcie. Stała przed nią jak żywa, tak samo łagodna i dobra jak niegdyś. Babuniu, nie zostawiaj mnie tu samej, zabierz mnie ze sobą. Proszę, nie znikaj tylko tak jak piec, tak jak choinka. Dziewczynka szybko wyjęła wszystkie zapałki z kieszeni i rozpalała jedną za drugą. Babunia nie znikała. Chwyciła zziębniętą dłoń dziewczynki i poleciały wysoko, wysoko do gwiazd. A kiedy nastał kolejny mroźny świt, sine ciało dziewczynki leżało nadal w kącie między dwoma domami. Ludzie w mieście jeszcze długo mówili o dziewczynce z zapałkami, która zamarzła w wigilijny wieczór.